Tu mamy ciągnik przygotowany do transportu materiałów niebezpiecznych w cysternach. W zasadzie z wyglądu zewnętrznego niewiele różni się od innych ciągników. Z tym, że musi posiadać odpowiednie wyposażenie. Tu jak widać u góry mamy zamontowane koguty ostrzegawcze. Wymagane są w niektórych krajach, na przykład w Austrii. Przed wjazdem do tunelu należy takie koguty włączyć i w tunelu właśnie poruszać się z włączonymi kogutami. W Austrii są w ogóle odrębne przepisy dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych. Także przed każdym tunelem jest informacja, co należy zrobić, czy zatrzymać się i poruszać, czekać na konwój i poruszać się w konwoju, czy można po prostu sobie jechać. Trzeba po prostu wiedzieć. Tu mamy oczywiście tablicę dzieloną. Wkłada się tutaj cyferki, takie prostokąciki się wkłada i uzupełnia się tą tablicę odpowiednim numerem UN. Numerem UN, czyli numerem rozpoznawczym materiału niebezpiecznego. Aluminiowe felgi w celu zmniejszenia masy, ponieważ płynne materiały w cysternie przewozi się bardzo często na ilość, czyli chodzi o to, żeby przewieźć jak najwięcej tego materiału niebezpiecznego, niekoniecznie niebezpiecznego, materiału w cysternie bądź w silosie też. Dlatego istotna jest waga, żeby jak najmniej ważył ciągnik i żeby jak najwięcej tego towaru można było zabrać. Także redukcja masy poprzez właśnie zastosowanie aluminiowych felg. Oczywiście wyłącznik prądu. Jeden na zewnątrz, jeden w środku w kabinie. Oczywiście gaśnice. Akumulatory tutaj mamy. To jest wyjście powietrza z kompresora. Przewóz materiałów w cysternach wymaga często właśnie dodatkowego kompresora, zamontowania kompresora w ciągniku po to, żeby wypchnąć ciecz z cysterny. Cysterny można rozładowywać w różny sposób, między innymi właśnie poprzez wypychanie powietrzem produktu. I to jest właśnie kompresor. Tu mamy akurat to co pokazuje, to jest filtr. Kompresor zaraz pokażę. To jest filtr powietrza zasysanego do kompresora. Kompresor mamy, oj nie widać, będzie, może z drugiej strony podejdę. Oj, tu też nie będzie widać, ale może jakoś tu się przedostanę. O. Tu mamy kompresor. Wygląda jak silnik. Połączony jest takim wałem z przystawką odbioru mocy. Przystawka odbioru mocy jest to taki jakby zespół trybów, który montowany jest do obudowy skrzyni biegów i po załączeniu przystawki odbioru mocy przesuwa się tam jakiś tryb i zazębia się o jeden z trybów skrzyni biegów i zaczyna się kręcić. Moment obrotowy przekazywany jest do kompresora, do tego właśnie tutaj silnika i ten silnik wytwarza ciśnienie. Ten silnik wytwarza ciśnienie i mamy tutaj wyjście właśnie tego ciśnienia tą rurką. Maksymalne ciśnienie 2 bary, 2,2 bara, które może wytworzyć ten kompresor. I tutaj właśnie tą rurką będzie wylatywać to powietrze. To jest złącze typu Storz, strażackie, 2 cale bodajże, albo 1,5, w zależności który otwór dobierzemy do miary, że tak powiem. Zawór zwrotny, czyli w jedną stronę powietrze może tylko iść w tą stronę, nie cofnie się już. I tu mamy taki zawór bezpieczeństwa, że tak powiem,
a właściwie rozładowywania ciśnienia pomiędzy zaworem zwrotnym a kompresorem. W momencie wyłączenia kompresora powstaje tutaj na odcinku tej rurki właśnie powstaje ciśnienie i tu otwierając ten zawór mamy, rozładowuje się to ciśnienie właśnie z tej rurki pomiędzy kompresorem a zaworem zwrotnym, ponieważ zawór zwrotny nie puszcza w drugą stronę, tylko w tą stronę zawór zwrotny. Tu mamy w środku taką klapkę i tylko powietrze może pójść w jedną stronę. Zawsze jest taka zasada w cysternach i takich tego typu właśnie urządzeniach, jest zasada, że jak zawór jest w ten sposób, czyli w tak równolegle, że tak powiem, do jakiejś tam rurki, to znaczy, że zawór jest otwarty. W ten sposób zawór jest zamknięty. Zawsze jest taka zasada, także łatwo, że tak powiem, to obczaić. Tu się podłącza węża do tej rurki, następnie ciągnie się go do cysterny, załóżmy, że tu mamy cysternę, podłącza się go, no i tłoczymy powietrze po to, żeby stworzyć ciśnienie i wypchać produkt. Złączę typu stort. Dobra, tutaj oczywiście mamy jeszcze wyjście, czujnik ciśnienia, także podczas rozładunku kierowca rozładowujący musi cały czas kontrolować to ciśnienie, aby nie przekroczyło tam wartości. Przyjeżdżamy na rozładunek i pytamy się tam kogoś z miejsca rozładunku, jakie ciśnienie, jaką wartość właśnie musimy zastosować, bo przykładowo na miejscu rozładunku odbiorca towaru ma infrastrukturę bądź ten zespół rurociągowy stworzony na maksymalne ciśnienie 1 bar. I wtedy musimy kontrolować ciśnienie tak, żeby nie przekroczyć 1 bara. I mu tam tłoczymy. Dobra, przystawka odbioru mocy. Szkoda, że może się nie da. Może się uda się coś pokazać. Nie, niestety. Niestety, może kiedyś się gdzieś uda. Może tutaj. No, tu jest ten wał, który łączy właśnie ten kompresor, przekazuje ten moment. I tu mamy przystawkę mocy zamontowaną na obudowie skrzyni biegów, a właściwie to jest fabryczna przystawka mocy. Można sobie zamówić od razu ciągnik z przystawką odbioru mocy. Dobra. Tu mamy skrzynię narzędziową, ponieważ podczas transportu materiałów niebezpiecznych używamy różnego rodzaju, w cysternach oczywiście, używamy różnego rodzaju złączek, przełączy, przejściówek, redukcji po to, żeby rozładować to ciśnienie, rozładować ten produkt. Przyjeżdżamy na miejsce rozładunku, no i wystaje rurka i odbiorca towaru mówi: proszę rozładować. Wystaje rurka i musimy zamontować na jego rurkę odpowiednią końcówkę, tak żeby można było się połączyć z naszą cysterną i mu tam wepchnąć ten produkt, który przywieźliśmy dla niego. Dlatego w takiej skrzyni właśnie przewozi się te wszystkie końcówki. Jest ich kilkanaście, czasem kilkadziesiąt, w zależności tam od, że tak powiem, dywersyfikacji tego transportu. Także przewozimy tutaj te końcówki, przewozimy tutaj również sorbent, całe wyposażenie ADR, wiaderko, klucze, no wszystko co potrzebne do tego transportu. I końcówek właśnie tych złączy, tych połączeń nie można przewozić w kabinie, ponieważ po rozładunku często bardzo niebezpiecznego jakiegoś materiału, który wytwarza różne opary bądź jakieś inne substancje niebezpieczne dla zdrowia, te końcówki są brudne. Te końcówki są brudne i zanim dojedziemy na myjnię umyć cysternę i te końcówki, no musimy je gdzieś przechować. Przechowanie ich w kabinie ciężarówki no raczej nie jest dobrym pomysłem, bo w kabinie kierowca śpi, także to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Dlatego właśnie musi być taka skrzynia na zewnątrz, żeby przypadkiem nie narazić się na takie niebezpieczeństwo. Poza tym skrzynia może służyć na różne inne narzędzia, jakieś tam przechowywanie różnych innych rzeczy, które tam kierowca ze sobą ma i, że tak powiem, może przewozić w takim miejscu. Dobra. Mamy skrzynię. Co tu jeszcze?
ciągniku. Ciągnik dopuszczalny do przewozu materiałów niebezpiecznych również musi przejść dodatkowe badanie techniczne i uzyskać stosowne dopuszczenie do ruchu. Jest to potocznie zwany czerwony pasek, czyli właśnie potwierdzenie przejścia dodatkowego badania technicznego i dopuszczenia do przewozu materiałów niebezpiecznych. Uzyskuje się go w transportowym dozorze technicznym, a w zależności od regionu. Jeszcze chciałem pokazać tak przy okazji już, jak już tak jestem, siodło z teflonowymi nakładkami, także to już tak poza tematem trochę. Co tu więcej, jeśli chodzi o ciągnik, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o przygotowanie takiego sprzętu.